Oscary 2019 szybko ostudziły nasze emocje werdyktem, jaki zapadł. Niestety tym razem musieliśmy obejść się smakiem i wrócić z niczym. Mimo wielu pochlebnych opinii, Zimna Wojna nie została doceniona. Oscary 2019 rozbudziły nasze emocje, ale teraz, kiedy jest już po wszystkim, możemy skupić się na tym, co wydarzyło się minionej nocy. Film Pawła Pawlikowskiego niestety nie zdobył Oscara. Rozczarowani? Groźnym konkurentem okazał się film Roma Alfonsa Cuarona, który, jak większość się spodziewała, został nagrodzony. Trudno się dziwić, bo film jest fenomenalny i został sowicie doceniony na tegorocznej ceremonii. Oscary 2019, znów pech Polaków? Spora część fanów uważa, że mamy jakiegoś narodowego pecha. Akurat teraz, kiedy mieliśmy teoretycznie szansę na Oscara, pojawił się taki film jak Roma, z bogatą obsadą i dużym zapleczem finansowym, poświęconym na marketing. Jednak na pewno znajdą się i tacy, którym werdykt przyniósł satysfakcję, bo nie docenili kunsztu filmowego Pawlikowskiego. Jednak to tylko werdykt, a statystyki mówią swoje. Za oceanem film jest bardzo chętnie oglądany, a w dodatku zarobił już ponad 4 miliony dolarów, a więc brak statuetki niczego tu nie zmieni. Kariera za oceanem? Samym sukcesem są już nominacje, jakie dostał film. Choćby dlatego, że jest to ogromna promocja dla polskiego kina, jak i szansa rozwoju naszych aktorów. Łukasz Żal już kręci w Hollywood, a Pawlikowskiemu na pewno będzie łatwiej zdobyć pieniądze na kolejne produkcje. Miejmy nadzieję, że Tomasz Kot, Joanna Kulik i Borys Szyce również zostaną zauważeni i w przyszłych latach zdobędą Oscara. Gala jest kojarzona z wielkim filmowym wydarzeniem, obsypanym odrobiną festynowego blasku próżności, ale jednak jest dość istotna i zmienia naszą kinową rzeczywistość. Werdykt łatwy do przewidzenia? Czy zaskoczyły Was wyniki tegorocznej gali? Niestety były dość oczywiste i nawet osoby, które niezbyt były zainteresowane samym wydarzeniem, mogły bez problemu wytypować, do kogo powędrują statuetki. Aż 4 zdobyło Bohemian Rhapsody, po 3 Roma, Green Book i Czarna Pantera. Filmy, które zostały docenione, są oskarżane o poprawność polityczną i stworzenie pod publikę, nikt nie może jednak narzekać, bo spośród nominowanych w kategorii najlepsze filmy wszyscy odebrali choć jedną statuetkę. Na pewno niemiłe zaskoczenie mieli fani filmu Narodziny Gwiazdy, który, po ogromnej liczbie nominacji, zdobył Oscara jedynie za piosenkę. Można szczerze przyznać, że nie ma tu przegranych, może poza polską Zimną Wojną.
Ze wszystkiego da się wysunąć pewne plusy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.